siamo qui, come è successo che tutto è stato tagliato, è stato deciso tutto il lavastro e zras, ma se potremmo dire che identificuje się przede wszystkim z wami, bo kiedyś tak naprawdę zmagałem się z podobnymi problemami, z jakimi wy się pewnie do tej pory zmagacie i tak naprawdę szukacie rozwiązania, ale nie możecie go znaleźć, tak? Mam na imię Sławek, mieszkam od 2 lat w Warszawie, pochodzę generalnie z normalnej rodziny, tak, mam 2 braci. Praktycznie całe moje życie wychowałem się bez ojca, tak, od wieku bodajże 4 lat wyjechałem za granicę, więc tak naprawdę nie miałem nikogo przy sobie, kto mógłby przede wszystkim poprowadzić mnie przez to życie, pokazać mi przede wszystkim, jak mam żyć. Nie miałem przez to poczucia bezpieczeństwa. Z racji tego, że było nas w domu 3 chłopaków, tak naprawdę mama, chociaż starała się bardzo, miała duże problemy z nami, żeby nas wychowywać, żeby nas przede wszystkim upilnować, tak? I tak naprawdę już moje problemy przede wszystkim zaczęły się w szkole podstawowej, tak? W międzyczasie mama wpadła w depresję, tak? Nie wytrzymała przede wszystkim tego, jak my się prowadzimy, tak? Jak jesteśmy, bo można to powiedzieć, niegrzeczni, niedobrzy, tak? Po depresji wpadła w alkohol. Ja tak naprawdę bardzo to przeżywałem w swoim sercu, tak? Że mama tak mocno się zmaga, tak? Ale sam potem na to w pewnym momencie sięgnąłem, tak? Pierwsze moje problemy pojawiły się już właśnie w szkole podstawowej. Prawdopodobnie chciałem po prostu zaimponować kolegom, tak? Tym, że sobie piję, że jestem cool, że palę papierosy. Bardzo lubiłem sport, piłkę nożną, tak? Moim marzeniem było to, żeby zostać piłkarzem. Więc postanowiłem zdać sobie do liceum sportowego. Wtedy to była szansa, żeby tak naprawdę dostać się do szkoły mistrzostwa sportowego, żeby zostać tym piłkarzem. No ale tak naprawdę, jeśli w głowie masz alkohol, imprezy, tak, no to ciężko iść w tym kierunku, jakim tak naprawdę sobie gdzieś tam w głowie obrałeś, który sobie wymarzyłeś. Więc będąc już w liceum, tak, dalej gdzieś piłem ten alkohol, sięgałem po papierosy. Pod koniec liceum spotykam na swojej drodze osoby o kilka lat starsze ode mnie. To są dobrych chłopaków, którzy zażywali narkotyki, tak. Bardzo mi to w tym czasie imponowało. No i co? Po raz pierwszy sięgnąłem wtedy po marihuanę, tak naprawdę. Pamiętam, że bardzo mi się to spodobało, tak? Marihuana, narkotyki, dawały mi tak naprawdę tylko iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Później pamiętam, że po raz pierwszy pojechałem na tak zwaną imprezę techno, na zewnętrzną imprezę techno. Widzę tutaj starszych chłopaków, także pewnie wiedzą, o co chodzi. I tak naprawdę wtedy po raz pierwszy na tej imprezie sięgnąłem po narkotyki twarde, tak? Po narkotykach zacząłem się czuć taki bardzo, bardzo mocny. Narkotyki człowiekiem, który lubił zażywać, tak, te narkotyki. Dodawałem mi wtedy odwagi, tak. Przez narkotyki zacząłem jakieś budować oczywiście fałszywe swoje ego. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy z chłopakami pewnego razu w samochodzie, bardzo mocno naćpani i mówiliśmy jeden do drugiego, że my chcemy jakoś w tym stanie być cały czas, tak? Czujemy się tak wspaniale, wtedy były marzenia i plany o tym, że będziemy zakładać firmy, tak? Że będziemy mieli najlepsze dziewczyny,
Ale tak naprawdę wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że po prostu poszukujemy samych siebie, tak? Później gdzieś przez dalsze lata przez te narkotyki zaczęła degradować się całkowicie moja psychika. Zacząłem być człowiekiem wycofanym, człowiekiem bardzo słabym, człowiekiem przede wszystkim odrzuconym. I w pewnym momencie też pojawiła się depresja w moim życiu, tak? Moje granie narkotyków ograniczało się do tego, że zacząłem się zamykać w pokoju, zacząłem je zażywać, tak? Robiłem bardzo dziwne rzeczy po tych narkotykach, których w tym momencie nie chcę mówić, ale możecie się tylko domyślać. No i co? W ten sposób jakby całkowicie zacząłem rujnować swoje życie, tak? Moja psychika była całkowicie zrujnowana. I w pewnym momencie jakby zacząłem sobie tak samo zadawać pytanie, tak? Jaki jest ten sens mojego życia, tak? Mam 20 kilka lat, jestem już całkowicie na dnie, tak? Zadałem sobie pytanie, czy to jest przede wszystkim wszystko, tak? Czy tak moje życie dalej się będzie toczyć, tak? Czy tak jest przede wszystkim życia? I pamiętam, że w pewnym momencie zacząłem sobie studiować Biblię, tak naprawdę. Była ona gdzieś tam w naszym domu, więc pomyślałem sobie, że zerknę do niej, zacznę ją studiować, tak? I tak naprawdę jak zacząłem czytać tą Biblię, to słowo, które wprowadzałem do serca, to zauważyłem, że jest żywe, tak? Ja przede wszystkim przeczytałem tam o Bogu, który tak naprawdę tak bardzo mnie kocha, że poszedł przede wszystkim na krzyż po to, abym być wolny, abym mógł wyjść z każdej patologii, tak? Zacząłem się w ogóle zastanawiać, tak? No dobra, ale ja przecież przez 20 kilka lat chodziłem przecież do kościoła, tak? I usłyszałem przede wszystkim taki głos, ale po co ty tam chodziłeś, co ty tam robisz, tak? Ja przede wszystkim zrozumiałem, że tak naprawdę wchodziłem do kościoła, ale w ogóle nie szukałem w swoim sercu Boga, tak? Traktowałem w ogóle jakby traktowałem Jezusa, całą tą opowieść o Nim jako tak naprawdę baśń. Nie wierzyłem w to, tak? I wtedy tak naprawdę przede wszystkim zawołałem do Niego ze szczerego serca. Jezu, jeśli Ty jesteś tym Bogiem, o którym tutaj czytam, tak? Jeśli Ty jesteś Bogiem, który przede wszystkim ma moc postawić moje życie, ma moc uzdrowić moją psychikę, przyjdź do mojego życia. Ojcze, ja nie mam już nic do stracenia, tak? Ja w tym momencie łamię swój bunt, łamię przede wszystkim swoją pychę i zapraszam Cię do mojego serca. Przyjdź i wyobraźcie sobie, że Jezus wtedy przyszedł do mojego pokoju, tak? Ja w pewnym momencie poczułem Jego obecność, ale poczułem przede wszystkim to, że jestem grzesznikiem, tak? Zrozumiałem, że przez całe swoje życie tak naprawdę miałem gdzieś to, że On poszedł na krzyż. Że poszedł na krzyż dla mnie, tak? Przeczytałem historię Biblii, że On krótko przed tym, kiedy był ukrzyżowany, pocił się Getsemane, tak? Miał przed oczami moją osobę. I chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż po to, abyś Ty mógł być wolny. Domyślam się, chłopaki, że zmagacie się z różnymi patologiami, tak? I nie widzicie tak naprawdę rozwiązania. Chcę Wam powiedzieć, że rozwiązaniem na każdy Wasz problem, na każdą patologię, którą jest w Waszym życiu, jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, którego poznałem, który jest dla mnie przede wszystkim bohaterem, tak? Bo może to wydawać się śmieszne, ale tak naprawdę nie sztuka jest, nie wiem, na imprezie nadstawić policzek do drugiego, tak? Ale ogromną sztuką jest pójść na krzyż i oddać za drugą osobę swoje życie. I to zrobił Jezus. Pamiętajcie o tym, chłopaki. Wiem o tym, że byliście przed chwilą na drodze krzyżowej i chciałbym przede wszystkim, abyście zbadali swoje serce, tak? Czym dla nas jest Chrystus, tak? Po
się do kościoła, czy to jest dla was jakaś historia science fiction? Czy chodzicie tylko po to, że to jest obraza? Chcę wam powiedzieć z tego miejsca, że tu istnieje i ja jestem czymś świadectwem na to, że może przyjść, tylko pytanie, czy jesteś w stanie, czy masz uwagę zawołać do Niego. Chcę ci powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego, jak życie z Jezusem. Tak naprawdę życie z Jezusem jest wypełnieniem wszystkiego. Jest wypełnieniem swojej szkoły, relacji z dziewczyną, relacji z drugą osobą, tak? On tak naprawdę jest sensem życia. Chcę, żebyś się zastanowił przede wszystkim nad sensem życia, tak? Jaki jest sens życia. Ja się zastanowiłem, uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus poszedł na krzyż. Uwierzyłem w to, że jest Pan Chrystus, tak? Zaprosiłem go do swojego serca i chcę ci powiedzieć, że tak naprawdę ja do momentu, kiedy go nie poznałem, byłem człowiekiem całkowicie odrzuconym, człowiekiem wycofanym, człowiekiem lękliwym, a dzisiaj stoję tutaj, nie wstydzę się tego, nie boję się tego, że mogę tutaj być przed wami i chcę wam powiedzieć, że naprawdę Jezus odkocha i czeka na was. To nie on jest wrócony plecami, tylko wy do Niego przede wszystkim. Chciałem się jeszcze powiedzieć na koniec, że to nie Jezus Chrystus jest odpowiedzialny za każdy twój błąd życiowy, za każdą twoją patologię. Amen.